Oleczko, jak tu pięknie. Będę was witać z samochodu, ale to jedyny moment, w którym jest troszeczkę ciszej i w którym mogę powiedzieć coś więcej. Najczęściej w ogóle zawsze się spieszymy, więc dzień dobry, jedziemy oglądać domy. Tym razem z drugiej ręki. Ostatnio pokazywałam wam rynek pierwotny, jak to wygląda tutaj, ale po zastanowieniu i po przemyśleniach... Po przemyśleniu, po wyliczeniach dochodzimy do wniosku jednak tego samego co na początku, czyli chyba lepiej zainwestować w naszym przypadku na ten moment w coś starszego. Także tym razem jedziemy oglądać dom 2200 jakoś square feet, czyli około 200 metrów kwadratowych. I ten dom jest nowszy w sumie, bo jest 2000 roku, czyli ma tylko 20 lat. Tylko albo aż, no nie wiem jak to powiedzieć, szczerze powiedziawszy, bo dla jednych 20 lat to już trochę za dużo jak na amerykański dom, a dla innych 20 lat to jest optymalnie. Także, no jedziemy zobaczyć. Wygląda na zdjęciach bardzo przekonująco, ma bardzo dużo okien, ma piękny, duży ogród, co jest dla nas super ekscytujące. No i jest w fajnej lokalizacji, bo jest oczywiście bardzo dobre szkoły, co jest głównym kluczem do poszukiwania domów tutaj w Stanach, o czym, z tego co się widzę w komentarzach, to o czym wiecie. I jest blisko park i dużo greenwayów, czyli takich tras, po których można jeździć rowerami, spacerować, więc dla nas to jest bardzo istotne, bo my z tego naprawdę dużo tutaj korzystamy. I do tego jeszcze są blisko sklepy, co jest dość abstrakcyjne, bo jednak mimo wszystko tutaj wszędzie jest dość daleko, a te sklepy są na tyle blisko, że możliwe, że nawet na nogach mogłabym chodzić. No to Europa. Także jedziemy, zobaczymy. Nie wiem, ile uda mi się dzisiaj sfilmować z tego naszego pobytu, bo jedziemy tym razem na open house, czyli nie jedziemy z naszą agentką oglądać ten dom, tylko po prostu ten dom jest otwarty do zwiedzania, do oglądania w określonych godzinach, także zobaczymy, co z tego nagrywania będzie. Jedziemy oglądać kolejny dom. Z zewnątrz architektura jest bardzo ładna, fajna. Jest też dużo zainteresowanych. Także raczej szybko zniknie z rynku ten domek. Może od ogródka zaczniemy? Chodź, Haneczko. Dużo samochodów jest tu, prawda? Bo tutaj przyjechało dużo ludzi oglądać ten domek, tak jak my, wiesz? Nie, kochanie. O proszę, jest nawet wiata na grilla. Będą mówić, Haniu, po angielsku. No, Oleczku, patrz, jest nawet tutaj ognisko. Tutaj przepiękny las drzew. Studzienka mała zrobiona, ekstra. Na niby. Bo to tylko na niby jest, wiesz, Haniu, takie. Tu piękny zagajnik z drzewami oplecionymi bluszczem. No, ten bluszcz to naprawdę cudo. Przepiękny jest ten ogródek. Oleczku, jak tu pięknie. Jest taka piękna wiata. Dzisiaj to będzie ten sam dom, w którym będziemy mieszkać.
Tobie też się podoba, maluchu? Po mamie bardzo. W domu jeszcze nie byliśmy, ale już kupujemy dom. O, pięknie, tu jest drzewo nawet wplecione w tą wiatę. O, proszę bardzo, to jest chyba, Hania, termometr. Pokazuje, mamy dzisiaj który list, stycznia? Dziesiąty? Jedenasty. 70 stopni Fahrenheita, czyli około 21 stopni Celsjusza. Proszę, tutaj jeszcze kawałek tego ogródka jest. Ale super, Hania tu jest. Master bedroom. Niestety będzie mi ciężko coś nagrać, jest bardzo dużo ludzi i no nie jest to takie łatwe do zrobienia. Tu jest wejście do łazienki. I do garderoby. Hop. Przyciągnęłam jeszcze mojego męża na chwilę, bo nie udało mi się tak naprawdę za wiele powiedzieć w trakcie ostatniego nagrania. Jak widzieliście, było bardzo dużo ludzi. Te zdjęcia też są dość słabe, więc musicie nam uwierzyć, że ten dom naprawdę był przepiękny. I no, co tobie się najbardziej podobało? No, ogródek. Tak, w ogóle w całym domu najbardziej podobał nam się ogródek. Tak, ale miał tą piękną wiatę, wiesz, gdzie można było robić jakieś imprezy. Tak. No w ogóle... Bluszcz, tak... takie stare drzewa, nie wiem, wyglądające na stuletnie, jak nie starsze. No, super, ta przestrzeń taka też na dole, jakieś można sobie w piłkę pograć. Coś tam można było tak gdzieś mi robić, huśtawki rozłożyć. Tam było miejsce na ognisko, no wszystko, co sobie wymarzyliśmy. I z dobrej strony, bo padało słońce z południa, no czyli tak, idealnie. No, ale co w tej całej historii? Aha, no jeżeli chodzi o sam dom, no to no tak. okna i jeszcze raz okna. Super, no połączone z kuchnią, no kuchnia bardzo jasna, bardzo fajne, nie za duża ta przestrzeń jadalna, tak, jadalniana, więc tam można było sobie spokojnie zjeść, ale też nie pochłaniało ci to połowy przestrzeni. Dokładnie, to wszystko było takie, jak oni tutaj mówią, cozy, no bo faktycznie ten salon był po prostu przytulny, naprawdę, tak. I miał wszystko i przepięknie były rozłożone te przestrzenie właśnie na tą osobną jadalnię, taką formal dining room, oni tak to nazywają, na ten breakfast area, czyli tam, gdzie po prostu
przy kuchni możesz sobie zjeść śniadanie. I jeszcze ten dodatkowy taki pokoik, który tutaj był zaanektowany na pokój telewizyjny, bo tam był telewizor po prostu dany, ale miał potencjał stania się na przykład biurem, przestrzenią biurową. No to by było super biuro, naprawdę. Genialne, super. Z takim też pięknym oknem. Jeszcze fajnie tam było, bo mimo iż to była północna strona, to naprzeciwko był taki biały, bieluśki dom i on odbijał słońce. Tyle słońca, że tam po prostu było no przepięknie, przefajne, rozproszone światło się tam wkradało. Mm-hmm. Oczywiście też wielkie okna. No. I góra też zrobione. W sensie wszystkie kolory ścian nam nie odpowiadały, bo tam, ale no, tam wystarczyło, dokładnie, tylko białą farbę pociągnąć i byłoby idealnie. U góry piękny, duży master bedroom, zrobiona łazienka, taka już też odnowiona, też może nie do końca w naszym stylu. No nieważne, no, ale już świeża, świeża właśnie. No więc jakby wszystko pasowało, więc złożyliśmy ofertę i jak już wiecie z poprzedniego filmu, niestety ją za mało ją przebiliśmy. Tak, przebiliśmy delikatnie cenę wyjściową i nasza oferta była no delikatnie wyższa, a to wszystko dlatego, że się przestraszyliśmy. No tak, no przestraszyliśmy się tego, że po prostu dom nie zostanie tak wysoko wyceniony. Przez bank. Przez bank, bo wszystkie domy w okolicy jednak były sprzedawane poniżej tej ceny, którą my chcieliśmy zaoferować. No i była taka obawa, że bank by po prostu nie udzielił nam kredytu na całość tej kwoty. Mm-hmm. No i tutaj wiadomo, no to już trzeba wyskoczyć po prostu z pieniędzy, z gotówki jeszcze. Więc poza albo tym ewentualnie rozmawiać z właścicielami i mówić, no ale kurczę, halo, bank wyceni wasz dom trochę niżej, no to może jednak ale nie jesteśmy w stanie się dogadać. Ja też wątpię, tym bardziej, że no właśnie, co musimy dodać, było złożonych 3 oferty, my złożyliśmy ofertę następnego dnia, już były 3 inne, więc stwierdziliśmy, że napiszemy list intencyjny. Tak nam poleciła nasza agentka i widzimy już, że to jest taka praktyka na tym rynku, bo nawet tak, są nie wierzyliśmy formatki w to, że to jakoś w ogóle ma jakiś sens, że co, piszesz komuś jakiś list, że jesteś że polską rodziną i że masz małe dzieci i że o... I że bardzo ci się podoba i że chcesz. I że to ma niby coś dać, ale prawda jest taka, po pierwsze ja w ogóle w spiżarce widziałam Prince Polo, więc jak tylko to zobaczyłam, a właściciel domu potem okazało się, że nosi polskie nazwisko, więc w sumie po dziś dzień nie wiemy, czy tutaj to byli tacy Polacy z krwi i kości, w sensie mówiący po polsku, czy tylko po prostu, dokładnie, jakieś, dokładnie. No w każdym razie napisaliśmy ten list intencyjny, dostaliśmy też wiadomość, że bardzo się im podobał. Faktycznie był dość emocjonalny. No ale nie, no jest fajny był, tak jak go tak nawet sam przeczytałem, to chciałbym coś takiego dostać. Ale no właśnie, no myślę, że po prostu przegraliśmy tym, że no my tej ceny nie podnieśliśmy za wysoko, niestety. No a chętnych było za dużo, więc no ale podnieśliśmy do takiej, z którą się czułyśmy komfortowo. Ta. I no i trudno, no niestety czasem to tak jest, że nie można mieć tego, co się tak bardzo chce. Mm-hmm. No i właśnie, dom stał na rynku ile? Jeden dzień, w piątek się pokazał, w sobotę my tam byliśmy, w niedzielę już były pierwsze oferty złożone, w poniedziałek przyjęli ofertę. No. Także generalnie tak się tutaj sprzedaje domy. Piszecie mi, że w Polsce też już się to zdarza. I ja robię trochę wielkie oczy, że faktycznie i u nas ten rynek się zmienia po prostu. Ale no prawda jest taka, że tutaj to jest jakiś kosmos, jak tutaj się kupuje i sprzedaje domy. Po prostu tak jakby się wychodziło do piekarni po chleb. Decyzja od tak. No tak, no i to my też już musieliśmy to przyjąć i tak ja się trochę niekomfortowo z tym czuję, że nie ma czasu na przemyślenia. No z drugiej strony, no po prostu, no to chyba albo ci się podoba i bierzesz, albo tak. Nie. No, ten dom i tak się zmienia za jakiś czas, na jakiś inny, przynajmniej tak to jest. Tak to tutaj wygląda, tak. Więc to jak człowiek zrobił błąd, to też nie znaczy, że to już jest błąd do końca życia. Także taka nasza historia z drugą ofertą, którą złożyliśmy tutaj i pozostajemy cały czas bezdomni. Szukamy dalej, oglądamy. Na ten moment rynek znowu się jakoś tak troszeczkę wycofał. No ale co, no nic, czekamy, może znajdziemy równie piękny ogród, równie piękne, duże okna i
w równie dobrej lokalizacji i z świetnymi szkołami. No po prostu tyle punktów spełnia ten dom, że to jest szok. No fajny był. Fajny, no. Także dzięki za dzisiaj. Myślę, że czujecie nasz ból w tym momencie. No i co? Pozostańcie z nami przy kolejnych. Coś jeszcze wyrwiemy fajnego. Tak. Tylko nie wiadomo kiedy. Dokładnie. Dzięki. Do usłyszenia. Pa.